Straż pożarna z Mławy walczy z pożarami. Zastępy biorą udział w rozmaitych akcjach, począwszy od palących się śmieci po samochody, a także budynki. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce na poddaszu domu przy ulicy Gdyńskiej. Pali się pomieszczenie sauny na parterze na parterze w domku jednorodzinnym. Działania były utrudnione z uwagi na bardzo duże zadymienie, dlatego prowadzone były przez ratowników sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Ponadto przy użyciu drabin pomp pożarniczych. I sprzętu burzącego. W działaniach brały udział cztery zastępy. Straty, które poniósł właściciel, oszacowano na 40 tysięcy złotych. W tym 20 tysięcy budynek. Spaleniu uległo pomieszczenie sauny, jak również wyposażenie siłowni, rowery, a uratowane mienie oszacowano na około 500 tysięcy złotych. W ciągu ostatnich dni Straż Pożarna z Mławy wyjeżdżała także do wypadków samochodowych, między innymi na ulicy Szpitalnej oraz Warszawskiej.